prawko. Donald Tusk proponuje zmianę konstytucji tak, by wyjście z Unii Europejskiej było możliwe tylko poprzez referendum lub większością 2/3 głosów w parlamencie. PiS jest gotowe, by o tej inicjatywie rozmawiać. Wytyka przy tym przewodniczącemu PO, że polexit jest możliwy zwykłą większością, bo chciała tego wcześniej Platforma. Przewodniczący PO Donald Tusk nie wycofuje się ze swoich oskarżeń kierowanych pod adresem obozu władzy. Zarzuca rządowi, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej i proponuje zmianę konstytucji. Dziś mówił o szczegółach. Celem tego wniosku jest taka żelazna gwarancja, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej tak długo, jak długo Polacy tego będą chcieli. Decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej dziś jest możliwa przy zwykłej większości. Platforma chce doprowadzić do sytuacji, w której wyjście z Unii będzie wymagało głosów opozycji lub obywateli. Tylko w drodze referendum albo większością 2/3 głosów, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, możliwa byłaby taka decyzja. Decyzja o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów, mówi poseł Jan Mosiński. Dodaje jednak, że konstytucja może wymagać zmian także w innych punktach. Możemy o tym rozmawiać, ale są jeszcze ważniejsze kwestie, które należałoby ująć ustawie zasadniczej, o tym też by należało rozmawiać. A więc czekamy spokojnie. W obozie rządzącym pojawia się propozycja, by konstytucję zmieniać, ale w taki sposób, by wzmacniać polską suwerenność. Na przykład poprzez wskazanie tych obszarów, które są wyłączną kompetencją państw członkowskich, albo podkreślenie, że to konstytucja jest prawem nadrzędnym wobec prawa Unii Europejskiej. Poseł Jan Kanthak z Solidarnej Polski mówi, że tematu wpisania do konstytucji obecności w Unii nie byłoby, gdyby nie właśnie Donald Tusk. Będąc premierem, przygotował ustawę właśnie zmniejszającą wymóg większościowy do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Dziś Donald Tusk do zmiany konstytucji nie jest w stanie namówić całej opozycji, bo o ile jego inicjatywa powiela wcześniejszą propozycję PSL-u, to już zderza się z oporem na lewicy. Włodzimierz Czarzasty nie chce zmieniać konstytucji przy udziale PiS-u. Tutaj nie ma czego negocjować. Tutaj nie ma żadnej gry partyjnej. Politolog profesor Zbigniew Orbik tłumaczy, że propozycja Platformy to ruch PR-owy ukierunkowany na polityczny zysk. Służący odebraniu czy wywarciu pozytywnego wpływu na swoich wyborców z jednej strony, a z drugiej no jakby związaniu rąk Prawo i Sprawiedliwości. Platforma chce, by projekt zmiany konstytucji trafił pod obrady Sejmu w ciągu 30 dni.